Spotkanie z lubelskimi legendami, warsztaty średniowiecznej kaligrafii to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali pracownicy i studenci naszego uniwersytetu w ramach pikniku naukowego, który odbył się w niedzielę 15 września 2019 roku na Placu Teatralnym. Pani rektor, co w tym roku słychać na pikniku? No, myślę, że jest kilka dobrych informacji. Pierwsza jest taka, że piknik jest w miejscu, gdzie są uczelnie lubelskie wyższe. Czyli jest to klimat uczelni wyższych. Czyli ci, którzy przychodzą z zewnątrz, wiedzą, że uczelnie wyższe mają swój klimat, bo to jest ich. Druga ważna rzecz to jest fantastyczna pogoda, że rzeczywiście można się bawić w kontekście tego, że się wychodzi na spacer i nagle wchodzi się w inny świat. No i trzecia rzecz, że są bardzo ciekawe wystawy, są bardzo ciekawe pomysły. No i w tym wszystkim KULT również ma mnóstwo inwencji w tym, co pokazuje. Co się panu najbardziej podoba w pikniku naukowym? Żartuję, proszę państwa. Paweł Adamiec, co prezentujesz w tym roku? W tym roku mamy kilka instalacji. Będzie m.in. za moment zamontowany flora wall, czy ściana kwiatowa. Mamy meble z recyklingu, które przygotowały nasze studentki, z odzysku, z materiałów różnego rodzaju, tak zwanych bubli. Mamy też warsztaty, tutaj dwa w sumie. Jeden z tworzenia mandali albo wzorów z gwoździ i włóczki, a drugi z biżuterii florystycznej. No i mamy też wystawę z prac zarówno architektury krajobrazu, jak i designu miejskiego. Flora wall z żywych kwiatów. Flora wall z żywych kwiatów do zasuszenia za moment pod ścianą CSK. Czyli one zwiędną nam za chwilę, czy jak będą zwiędnięte, to jeszcze można przychodzić oglądać? One zwiędną za tydzień czasu i za tydzień czasu też zwiędnięte, suche będą atrakcyjne. Okej. Dzięki. Piknik stanowił część Lubelskiego Festiwalu Nauki, który tym razem odbywa się pod hasłem Nauka, Technika, Innowacje. Festiwal jest wydarzeniem o charakterze naukowo-kulturalnym, które promuje i popularyzuje najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania nauką wśród osób, które na co dzień nie są z nią związane. Jak Ci się podoba robienie tych mandali, tych wzorów? Fajnie? I co robisz? Serduszko? Oprócz serduszka jeszcze coś będziesz robić? Nie. Co takiego jest w kaligrafii, że zdecydowała się pani spróbować? Wie pan, ja jeszcze z tego czasu, gdzie mnie uczono kaligrafii, tak? W szkole. To tak. To bardzo? No to jest fajne, ale teraz tak jak my piszemy. Powiedz, czemu to nie wybuchło? No nie wiem, chyba nie miało wybuchnąć. Dobra, a co się miało stać? Co robiłeś? No, testujemy wpływ mojej śliny na wielocukier, tak? Na wielocukier, tak? No dobra. No, jakiego rezultatu się spodziewamy? Że co się stanie? No nie mam pojęcia, co się stanie. Ja myślę, że częściowo rozłoży na mniejsze cukry. Okay, ale co, fajnie jest? No bardzo fajnie. No to fajnie. Nie wiem, dziwnie mi było, pierwszy raz tak robiłem. I ciężko się tak chodzi, nie widząc, tylko z laską? Ciężko, bardzo ciężko. Ale trafiłeś jakoś. Tak. Dzień dobry, jak wam się podoba na pikniku? Jest super. Jest super, kolejny rok, nie? Jak wam się pracuje? Na razie czekamy. Też powinniście powiedzieć, że jest super, bo my tego nie tniemy, by was tak puścimy. Jest super. Jest super, dziękujemy. Gdzie lecisz? Panie pilocie, gdzie pan leci? No nie wiem. A, myślałem, że do Świdnika, to niedaleko by było. Cześć. Co budujesz? To i takie. I jak ci się to buduje? Z takich klocków? Fajnie? A co masz na buzi namalowane? Mama, co? Taki zielony, fajnie. Dzień do bania. Wow. Fajnie jest na pikniku? Tak.
z lubelskiego pikniku naukowego Piotr i TV Cool. Zapraszamy serdecznie, śledźcie naszą stronę, dołączajcie do projektów i w ogóle jest fajnie, wpadajcie jeszcze do nas. Lubelski piknik naukowy to dopiero początek świetnej zabawy i nauki, ponieważ od poniedziałku do piątku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i innych uczelniach będzie trwało mnóstwo ciekawych projektów, warsztatów, na które serdecznie zapraszamy.